Witam cię serdecznie. Kolejne zadania, cykl zadań z darmowych korepetycji, czyli ty mi wysyłasz zadania, ja cię rozwiązuję. Tym razem Wiktor wysłał do mnie 6 zadań z wielomianów. Praktycznie cały przekrój przez wielomiany, nawet na samym końcu jest mały dowodzik do udowodnienia. Także zabierajmy się za zadania od Wiktora. Dobra. Pierwsza rzecz to jest taka. Podaj przykład wielomianu jednej zmiennej rzeczywistej x, który jest stopnia piątego i ma tylko trzy wyrazy różne od zera. Uporządkuj ten wielomian malejąco. W jaki sposób to się robi? Każdy wielomian piątego stopnia to oczywiście jest taki wielomian, który ma x do potęgi piątej. Czyli wiemy, że nasz wielomian w od x, tak, na pewno będzie miał x do potęgi piątej. Tak? Plus. Ja teraz napiszę tak. On może mieć też x do potęgi czwartej plus x do potęgi trzeciej plus x do potęgi drugiej plus x do po prostu x, tak? Do pierwszej, czyli po prostu x i ewentualnie jakiś wyraz jeszcze wolny, tak? A tak, jeżeli oczywiście wzór na wielomian piątego stopnia to jest x do piątej na przykład plus a4x do czwartej plus a3x do trzeciej plus a2x kwadrat plus a1x plus a0, czyli tak zwany właśnie wyraz wolny. I teraz podaj przykład wielomianu jednej zmiennej rzeczywistej x, no jest to tylko od x, który jest stopnia piątego, więc zróbmy, że na początku będzie x do piątej i ma tylko trzy wyrazy różne od zera. Tu oczywiście też przy x do piątej stoi sobie jedyneczka, tak, w moim przypadku. Tu może być dwójka, trójka, piątka, siódemka, trzydziestka. Ważne, żeby tu zera nie było, bo wtedy nie będzie x do piątej, czyli nie będzie on wielomianem piątego stopnia. Ok? Dobra. No i teraz co mamy? My mamy mieć, co to są te wyrazy? Te wyrazy to są właśnie a4, a3, a2, a1 i a0. Czyli ja na przykład mogę sobie wziąć taki wielomian. W od x równa się, niech będzie to x do potęgi piątej plus 2x do potęgi czwartej plus 1. Tak? W tym przypadku a4 to jest dwójeczka, a0 to jest jedyneczka. Czy ma trzy wyrazy różne od zera? Ma, no bo a5 jest jedynką, bo tu jest jedynka, a4 jest dwójką, a a0 jest jedynką. Ok? Inny przykład takiego wielomianu? Na przykład 2000 x do piątej plus 3x do trzeciej plus albo minus 123x. Tak? To jest A5 pierwszy wyraz, to jest A3 drugi wyraz, to jest A1 trzeci wyraz. Trzy wyrazy różne od zera. Tu oczywiście można, mówię, różne, różniaste rzeczy wstawiać. Ważne, żeby to nasze a do piątej nie było zerem, tak? Bo wtedy nie będzie wielomian piątego stopnia. Uporządkuj ten wielomian malejąco. Te wielomiany są uporządkowane malejąco tutaj, ponieważ chodzi o to, żeby to było od najwyższej potęgi, później niższa, niższa, niższa. Czyli na przykład nie moglibyście napisać, choć byłby to dobry wielomian, na przykład x do piątej plus x plus 2x kwadrat. Są tylko trzy liczby oczywiście różne od zera, czyli tu jest jedynka i tu jest nasza dwójka, ale nie jest on ułożony po kolei, ponieważ jest najpierw potęga piąta, później jest potęga pierwsza, później jest potęga druga. Tak? Więc to nie jest poukładane, więc taka odpowiedź nie może być. No i to tyle, tak? Bo to było tak naprawdę troszkę tylko teorii. I już. Dobra. Lecimy do drugiego zadania, a jak masz jakiekolwiek pytania, śmiało pisz je w komentarzach. Na razie, cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.